Dzień dobry, Tomasz Dalinkiewicz. Dziś spytam Kaliszan, czy przyjmują w swoich domach kolędę, a jeżeli tak, to jaka jest średnia kwota dawania księdzu w kopercie domu? Przyjmujemy, bardzo chętnie nawet. A proszę powiedzieć, jaka jest średnia kwota dawania w kopercie? Nie umiem powiedzieć, każdy daje według własnego uznania. Tak przyjmuje księdza po kolędzie. Ile, tak, jaka jest średnia dawania w kopercie księdzu pieniążków? To różnie bywa. Dają po 20, po 30 zł, 50, w zależności. Nie chcę odpowiadać na to pytanie. Tak, właśnie wczoraj miałem. Ja nic nie miałem, bo nie mam pieniędzy. I nie przyjmuję. A możemy znać powody? Powody to za dużo mówić, ale dzisiaj mi się wydaje, że przyjmować księdza po kolędzie to jest takim tradycyjną nieodpowiedzialność. Dzisiaj dojdziemy postępem. Mhm. Także dobrze. Raczej nie. Dziękuję panu. A mój wiek 81 lat. Dziękuję. A jeżeli mogę wiedzieć, jaka jest średnia dawania w kopercie pieniążków? A to nie wiem, bo żona tym się zajmuje. Oczywiście, że przyjmuję, czekam. Przyjmuję, jak jestem w domu, to przyjmuję. A proszę powiedzieć, jeżeli to nie jest tajemnica, jaka średnia przyjęta kwota dawania w kopercie księdzu? No to raczej tajemnica już. Nie. A jakie powody? No nie wierzę w to, nie? Dobra.